Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z kamerką i w pierwszym odcinku z nowej serii z gry Victoria 2. Stwierdziłem, że zagramy sobie trochę łatwiejszym państwem, bo ostatnio tą Polską, no to ciężki był bardzo ten początek. Myślałem o którymś z tych państw, albo na przykład Prusami utworzyć Niemcy, ale nie, no tam Hiszpania zwykle zostaje po dupie, może ją spróbujemy wykerować, to nie jest takie słabe państwo na początek. Moja kamerka znajduje się tutaj w tym rogu, bo niewiele wam zasłania, tam tylko tryby mapy. No i oczywiście kamerkę mam z mojej prawej strony, bo żebyście nie widzieli, jaki jestem szpetny. No właśnie, możecie teraz zobaczyć. Bardzo ładnie, a z tej strony tutaj wrogo bym dochód zakrywał i tak dalej. No, to jest tak, na początek startujemy z jakimiś niefajnymi buntownikami. Nie wiadomo czego oni chcą, Carlist Army, sorry, nie znam historii Hiszpanii, nie wiem od czego oni tutaj są. Bardzo bym chciał odzyskać Gibraltar, należy do mnie od dawna tereny, czemu tu nie ma korów w Hiszpanii, no nie wiem. To jest tak, 6-3-1, no boże, to chociaż nie jest taka zła, mamy inżyniera. 4 piechoty, jedno dzieło. Dacie radę na lajcie. Research to ja bym dał. Czy my możemy utworzyć jakąkolwiek nację? Kory? Nie. Hiszpania jest taką finałową naszą. Ok. To ja bym dał to. Teraz. Minus 42. Najpierw chcę przejrzeć wszystkie sojusze. Aha, negatywne relacje. Mam tylko 5 punktów, więc nie będę sobie z każdym podnosił ławy. Nikt mnie nie lubi. No i teraz cały czas muszę mieć szyję do góry, żeby nie wyglądać tak grubego. God damn it. Minus 33. A wy... No serio, nikt mnie nie lubi, nie wiem, United Kingdom, proszę mi tutaj podnieść relację. I z Francją nie, ale z Prusami bym sobie jeszcze podniósł. Jesteśmy Great Powerem, więc... Fabryki? Mam rząd, który nie dlatego są tacy słabi. Gdzie tu... O Jezu, muszę się znowu w tą... Gierkę wczuć. Partia Moderato, Bult Factis. Inwestorzy mogą budować, tak? O Jezu, inwestorzy byli tu. Zero projektów, ale to niech gra musi sobie ruszyć. Military spending, to ja na razie będę dał na maksa. No cóż. Przykro mi. Proszę mi to trochę wszystko tutaj podnieść ładnie. Bremen. Przepraszam bardzo, proszę. Czemu ci buntownicy nie umierają? 14, na tą 12 się szepniemy? Jaka to jest budowa armii? 12 tysięcy piechoty, no nie wiem. Ej, to nie jest takie zabawne. My z tymi buntownikami to możemy... Nie mogę zdobyć żadnego... Jezu, nie mam żadnego dowódcy. Tu. Mining efficiency. A, poproszę. Już? Dobrze. Chodź tutaj. Zaatakujemy wspólnymi siłami, bo to... Marynarkę ograniczyłby mi to bardzo. Ja tu mam jeszcze jedną armię, goddammit, nie zauważyłem. Myślałem, że... A nie, zauważyłem, tylko myślałem, że te dwie dadzą radę. Niech wiedzie, o, jakieś posiłki, proszę bardzo, wbijamy w nich. Dobra, niech sobie to zdobędą. Możecie ich już rozwalić. O Boże. Dobra, niech będzie.
No liczę, że jesteście sobie w stanie jakoś jakkolwiek przetłumaczyć te eventy, nie? W górach, tak? No tak. Już? Boże, ale to jest ciężko na jakieś tą Hiszpanią na początku z tymi buntownikami. O, tu poszli. I oczywiście atakuję przez rzekę. Jak żeby inna... Gdzie idziecie? Lelita, okej. Okay. Zabijecie ich w końcu? Szlak mnie trafi. Już? No ja pierniczę. Kilkuset ich jest. No. Nie wiem, wy tu zostańcie. Dobra. Armia. To Jezu, przecież... Ja sobie muszę zacząć tą gospodarkę. Z tego nie... O nie, ale to jest biedny kraj. Czy musimy zacząć coś zarabiać? No bo to jest... No pomsta do nieba się... Dobra. Zakrwawa, ale teraz... Za 100 punktów. Too many great power allies. Po prostu zamiast dobić sojusze zajęłem się jakimś tu... Minus 46. Francją, może wy. Mój pies z tego co słyszę czeka. Too many great power... Czyli Dashan Empire. A wy? Nie? To kto mi się został? Otomanie, USA i Prusy. Zresztą USA to taki sojusznik, nie? Dobra, Prusy. Increase. Będziemy w nich ładować cały czas. Po tej nagrywce muszę iść mojego psa po prostu zatłuc. Jezu, nie tej klon! God damn it, wziąłem zamiast spłacić. Ale to było tempe. Ale widzę, że będziemy mogli sobie... O, już spłaciliśmy wszystkie pożyczki, jak pięknie. Dobra. Rebels, Catalyst. Czego wy chcecie? Bo ja nie rozumiem. Na supply limit, tu idźcie. Tu jest ok, a tu jaki będzie? 16. No to bardzo ładnie. Na Portugalię. Portugalio. Nie masz z nikim sojuszu. A military. 10 brygad. 30 tysięcy. Szczerze? Poprosiłbym. I tak bardzo szczerze, to ja bym dał tak. I idziemy ich rozjechać. Mamy dwa razy więcej wojska. Ja tylko te armię, to ja bym połączył. I może jakiegoś lidera bym... O, proszę... O Jezu, nie! Nie! Ja już wolę bez! Bez! Chociaż... Jak to mówią, lepszy taki niż żaden. O, to jest bardzo ładny lider! I teraz tak. W Azji tylko mogę rekrutować. 25 na 18 brygad. No nieźle. Bo my tutaj mamy... Aha, takie ty... A tutaj mamy armię. To super. Teraz bym chciał... Prusy... Increase relations... też nasz panel, że jak będziemy mieli z kimś ponad 100... to nie można wypowiedzieć wojny. Ja bym chciał wydatki na armię na maksa.
O, bardzo ładnie. Gdzie idziecie? Tutaj się przenieśmy. Cyk. Nie macie sojuszników, nie? No nawet nie chcecie ze mną sojuszu, no to walić was. Ja mam w ogóle jakikolwiek transportowca, żeby zdobyć ten Morgon? Mam. Nie wiem, dajmy sobie na... Kurczę, skąd będzie najlepiej kolonizować? Stąd! North Angola. A od was jeszcze bym chciał... Justify War, Acquire State. W międzyczasie zdupmy. O! I wypowiemy wam wojnę. Plains in the Sai, North Angola. Dzień dobry. Szukamy ich wojska teraz. O! Zostańcie tu. Mamy was. Dzień dobry. O, jakie macie małe morale. Setubal. Zniszczymy im armię do zera. Okej. I wtedy się rozdzielimy. Proszę mi nie uciekać. No wy śmieci małe. Zwołali sobie tak chłopów jakiś. Na stolicę poproszę. Zeżdżemy ich bardzo ładnie. Halo. Proszę mi tutaj takim pospolitym ruszeniem. No Boże. Powinniśmy ich pokonać. No. Bo to jest pospolite już. Nie, koleżko. Ły, przerwałem War Justification! Ale to było głupie. Nie, kolego. Jakie to jest w tym lepsze od EU, że tutaj można przerwać po prostu marsz w każdej chwili. Wasz najlepszy tutaj bym chciał state, w ogóle który ja zacząłem nagrywać. To jest pytanie, proszę sekret. Alatenio. Mam nadzieję, że nie słyszycie mojego psa. 29, 23, 40 tysięcy ludzi, to jest 26, 34, 88, 113. Albo do Wardo, albo z tematu. Tego nie będę mógł wziąć, bo tu jest ich stolica. No, czyli do Ura, a później ich weźmiemy z Conquestem. Gdzie tu się. Okej, potrzebujemy więcej dżingoizmu, to da się zdobyć. Dzień dobry. Umrzyjcie w końcu! Normalnie jak z tymi buntownikami na początku. No! Tu nie działa split? Ale balans. W dupę se wsadźcie taki balans. Minus 10%. Nie, dobra, to stracimy te 4000. Właśnie, fabryki! Mogę budować, czy nie? Nie. To przepraszam bardzo, ja tu poproszę w takim wypadku zmienić mi ten rząd. O, nie. O, karliści, to są ci, którzy chcą się wybić. Okej. Ja was poproszę. Powinniście mi w ogóle zniknąć, bo mam wasz rząd, nie? Ale to tam... Dobra, ja bym chciał... Tak bardzo, bardzo... Znać rozkład towarów tutaj. Dobra, zrobimy tak, bo bym potrzebował regionami. Ryby, węgiel. Węgiel, zboże, krówki, stal, okej. Stal i trochę spożywczych.
spożywczy region taki, kolejny spożywczy i stal. Stal i węgiel. Tutaj mamy spożywczy region. Ten też trochę stali. Tu też trochę stali. Zaraz. Mamy dwa regiony z węglem i stalą. To bardzo dobrze świadczy. Tu wydawanie tego 8 i 4 i 3, czyli 8 i 7. 8 węgla, 7 stali. 1 węgla i... A, tu jest sam węgiel. Tu nie ma stali w tym. Dobra, bo tutaj będą bonusy do produkcji, czyli granada będzie naszym tutaj produkcyjnym regionem. Dzień dobry. Steel Factory. Proszę bardzo, wymaga węgla i stali, są w tym regionie. Będzie bardzo ładnie. Będzie kosztował mnie 18 tysięcy w budowa i 16 inwestycja. Aha, nie, to już dodał, czyli 18 tysięcy łącznie. A szkła 10 tysięcy. Nie wystarczy produkcji. Na stal będzie potrzeba mniej tego. A co stoi wyżej? Stal czy szkło? Za 5 funtów, a szkło za 3. Dobra, spróbujmy z tą stalą. Chociaż nie jestem przekonany, szkło zawsze dobrze wychodzi. Build. Aha, i National Focusy, bym zapomniał. Craftsmeni tutaj. Tak, no i co, do reszty? Do reszty to ja poproszę nauczycieli. Gdzie są nauczyciele? Clergyman. I nie wiem, i tutaj też. Aha, możemy mieć tylko dwa nasze fokusy, okej. Okay. Niech będzie. Sobie ładnie oblężymy całą Portugalię. Okej, okay, już myślałem, że coś na nas fabrykują. Tu cyk. Koledzy. Przecież my się lubimy. O, ja tutaj mam w ogóle wyspę. To i tak mógłbym kolonizować, ale super. Zapomniałem. Jak tam jingoizm? Nie mogę dodać Wargola. Niedługo będę mu. O! Pewnie byłby jakiś event, że dostałem pieniądze za to, bo chcieli skonfiskować kościołowi pieniążki. No ale trudno, nie chciałem mieć tyle militancy w takich czasach, że tak powiem. Dobra. Jeszcze trochę i będę mógł dać Wargol, czyli zebranie im jednego state'u. Nie chcę z wami na razie pokoju. Proszę, increase relations, o, już nam nie mogą wypowiedzieć wojny. Bardzo ładnie. No dalej. Oblężcie to. Wiem, że mam jedno terytorium oblężone. Jedną prowincję, proszę, administrative efficiency. Tax efficiency. Na razie to bym chyba poszedł w ekonomię, bo naprawdę ciężko to widzę. Okej, okay, idźcie tu. Catalonian Liberation Movement. No nie podoba mi się to. Wcale. A jak tam budowa fabryki? I zaraz spadniemy ze statusu Great Powera. O, jeszcze craftsmeni dobią. Co ja bym chciał w ogóle w swojej strefie wpływów? Mogę zacząć od tego od razu. Sokoto. Sokoto, przyjacielu. Wjeżdżam w ciebie pełną parą. Szwecjo. W ciebie też, przyjacielu, pełną parą bym wjechał. Okej. Okay. Czy już mogę dodać jakiś tutaj word goal? Nie. Ile jeszcze jingoizmu? 0,4%. Jest. To idzie jak krew z nosa. Co by kraj im zaraz oblega? Tak to się skończy. Tu. Może. Tak się miotam i szukam tego.
No dalej. Ile można czekać, goddammit? Ci nadal nie chcą. Increase relations. Ja w ogóle w plusy miałem iść, co ja robię? Proszę bardzo. Jak ładnie, pięknie. Nie, jeszcze nie chcę z wami pokoju. Ile? Nie, 0,2%. No dalej. Chciałbym jeszcze w tym odcinku zamknąć tą wojnę. Taka szybka, ładna wojna z historycznym przyjacielem, hehe. No nie! Dobra, będziemy walczyć z chorobą, nikt się nie rozprzestrzenia przecież, nie? No tu jest ich jeszcze flota, wali mnie ona, tak szczerze. Ja swojej nie opłacam. No! Zaraz będzie można, no! Jeszcze chwila. Bo pewnie dostaję minusy za brak, tak. Nie, za blokady dostaję. Ej! Nie tlącimy dżingoizmu. O, z kim mogę sobie polepszyć? Z oboma. Proszę bardzo. No nie mówcie, że to się nie. O, szybko. Acquired state i. Do Uro chciałem. Dwadzieścia dwa, okej, no. Okej, propose peace. A nie, tylko 11. Z czego to wyniknęło, nie wiem. Zgadzam się, okej. Dzień dobry. No, czyli szybka wojna zrobiona. Jak tam fabryka? Subsydiujemy ją, tak? A bez subsydii? Radzi sobie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, że sobie radzi. Trzeba będzie tam trochę więcej pracowników dać. O Jezu, nie. Demokracja. Najgorsze gówno w tej grze. Znaczy gówno. Wkurzają mnie te debaty, nie chcę mi się tego zaznaczać. Za czym wy jesteście? State kapitalizm. Dzień dobry. I teraz chciałbym trochę w edukację przyinwestować. O, nawet bardzo. I trochę taryfy wyciągnąć. Bardzo ładnie. Protekcjonizm. Proszę bardzo. 100% podatki. O jest. Jak to państwo funkcjonuje, to ja nie wiem. No, żeż ty, state kapitalizm. Proszę bardzo. No, ten dochód nasz się bardzo chwieje. Ale co tu się dzieje, bo nie rozumiem. Przecież tak ładnie przed chwilą wam szło. God damn it, wszyscy są za moralizmem, tak? Co jest z wami nie tak? Dobrze, nie będę tego przekonany. Za dużo wymagają. Dżingoizm. Ten system debat jeszcze tłumaczyłem w serii o Polsce. O, proszę bardzo, znowu możemy sobie podnieść opinię. Dżingoizm. Proszę bardzo. Stąd bym wyciągnął z clergymenów i dał ich tutaj. Wyedukujmy sobie trochę społeczeństwo. State capitalism, poproszę. Stary farmie to ja bym zjechał tak na 20%. No, coś tutaj zarabiamy. Tu bym wjechał
na administrację z większymi tymi wydatkami. O tak. No, cały czas się trzymamy. Excellent. Spada coś, czy... Zasubsydiujmy ją przez chwilę. No tak ciężko z tą stalą. Bardzo ciężko. No, trzeba by produkcję ten... Produkcję stali i węgla podkręcić. To będzie gdzieś tu, nie? Tutaj, mining output. To idzie w kolejnej... O nie, tutaj. Proszę bardzo. Clean coal. Tak, bardzo chętnie. Szwecja jest gównianym krajem w Wiktorii, ale okej. No, z tą stalą to tak. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się na razie z wami żegnam. Cześć!